Witam wszystkich w ten słoneczny dzień. Nie zdążyłem nagrać od początku. Będzie tutaj film z rozładunku saletrzaku. Kupiłem sobie dzisiaj 1,5 tony saletrzaku i wczoraj i przedwczoraj po palecie po 1200 kilo saletry amonowej pulaną, a tutaj jest z anwilu saletrzak. No mam tam jeszcze saletrzaku z zeszłego roku z 0,5 tony, więc no 4,5 tony myślę, że na razie jest. Najwyżej jak braknie coś, to ugadałem się, że na wiosnę kupię. Nie będę teraz kupywał, bo nie mam za bardzo gdzie magazynować. No i co? Zapraszam wszystkich do dawania łapki w górę. No i do subskrypcji mojego kanału, bo coś teraz za nie mogło. No, fajnie wszystko mój tata rozładował, ale 1200 kilo bez problemu. Żadnego problemu nie było, ale z 1500 kilo no był problem, bo cały przód dźwigału, nie dało się za bardzo jechać. No i było ciężko to nawet tutaj dostawić do tego. Więc zobaczycie, jak to wyszło. Nawet nie od początku nagrałem rozładunek, no ale nic na to nie poradzę, bo mój tata się pospieszył, miał poczekać na mnie. Szybko przykleiłem kamerę na traktor, no i tak wyszło. Dobrej cenie jeszcze w miarę kupiłem. Więc no nie było co czekać. Widzicie, tutaj jest z partia tu jest z lipca 2019 rok, więc też świeży. Tutaj też jest z 6, tutaj też, tu jest z 5, saletra z 6, w miarę świeża, jeszcze po w miarę dobrej cenie. Wiadomo, nawozy są już ceny jakie są. Teraz już podrożało chyba 70 zł w sumie. To jest jeszcze ze starego zapasu, po starej cenie. Teraz już jest 70 do góry. Nic się na to nie poradzi. No i co? Zostawcie łapki w górę, subskrypcje. Jeszcze trochę podrośnie zboże, będziemy pryskać. No to co? Na razie. Cześć. Do zobaczenia. Zapraszam na film z rozładunku.